Cześć, z tej strony Piotrek Andrysyna. Zapraszam na kolejny, 9 już odcinek serii Moja IKE, gdzie prezentuję swój portfel spółek dywidendowych. W tym miesiącu wpłaciłem na konto maklerskie kwotę 2000 zł i za te środki zakupiłem akcje z takich spółek jak PZU, na łączną kwotę 700 zł, 24 akcje, spółka Ferro, 48 akcji na kwotę 653 zł i PKN Orlen, płacąc za jedną sztukę 64,80, kupiłem 10 sztuk i na łączną kwotę 649 zł. Te kwoty łączne to są kwoty już zawierające cenę transakcji biura maklerskiego. Po prawej stronie widzimy wykres, jak się zmieniła sytuacja. Pamiętamy z poprzedniego miesiąca ten olbrzymi spadek spowodowany wystąpieniem koronawirusa. Praktycznie spadki największe w historii polskiej giełdy, jednorazowe. Widzimy tutaj, jak ta kwota, mimo że miałem osiągnięty rezultat ponad wpłaty, ta kwota się zmniejszyła. Strata wynosiła około 2000. Widzimy tutaj wtedy 2100 bodajże. Cały zysk plus spora strata została poniesiona przez portfel. No ale w tym miesiącu już nastroje są lepsze. Wiemy, że indeksy odreagowały. Cały czas jeszcze odreagowują. I tutaj widzimy, że ta sytuacja się poprawiła. Odległość między tymi dwoma punktami się zmniejsza. No i to jest jak najbardziej pozytywny scenariusz się zaczyna kreślić na giełdzie. Do zaprezentowania portfela posłużę się programem MyFund. Tutaj widzimy jeszcze wcześniej mój rachunek, akcje, które się w nim znajdują. I tutaj mamy informację, w tej chwili jest to już większa kwota, 14100. Tutaj na koncie biura maklerskiego jeszcze nie jest uwzględniona dzisiejsza zmiana. Jesteśmy w trakcie sesji cały czas, jest godzina 15:40 w tej chwili. I co możemy powiedzieć? Może przejdę tutaj do stopy zwrotu. Tak wygląda zachowanie się portfela Moje IKE w porównaniu do indeksów, do WIG-u. Widzimy tutaj w tej chwili portfel Moje IKE już wyprzedził wynik WIG-u i WIG-u 20. Tutaj na żółto WIG 20, w tej chwili na minus 30 prawie że procenta i WIG minus 25 niespełna procenta. Moje IKE w tej chwili minus 18. Tutaj widzimy ten olbrzymi spadek. Największy właśnie na moim portfelu. Indeksy też srogo poleciały. Natomiast widzimy tutaj to odreagowanie też zaczyna wyglądać lepiej na moim portfelu niż indeksy. Bardzo przyzwoicie zachowuje się SWIG 80. W tej chwili minus 6, więc w kontekście tych spadków jest to całkiem przyzwoity, można powiedzieć, rezultat. Ja nie chcę się wdawać w dyskusję, czy to już koniec spadków, czy te spadki jeszcze będą, że jeszcze się pogłębią. Realizacja mojej strategii daje mi ten komfort, że nie muszę w taką polemikę wchodzić, po prostu realizuję swoją strategię regularnych wpłat comiesięcznych na konto IKE i tyle. Tutaj w tych dyskusjach nie będę uczestniczył, bo ja tego nie wiem i chyba nikt tego nie wie, bo jak to się mówi, nikt nie ma szklanej kuli. No chyba, że ktoś ma, to chętnie też
posłucham i odpowiednio się zaopatrzę na taką okoliczność. Jednak uważam, że ogólnie w tej chwili mamy ceny już atrakcyjne i dlatego też kwota, którą wpłaciłem, jest troszkę wyższa, bo to jest 2000, jak widzimy, wcześniej wpłacałem po 1000 tutaj w tych początkowych miesiącach roku, w styczniu więcej, ale to było jeszcze wpłacone w grudniu po to, żeby wypełnić możliwie maksymalnie limit IKE. Także ogólnie uważam, że jesteśmy w takim czasie, gdzie te wyceny są niższe i ja chcę to wykorzystać. Też troszkę mnie dziwi swoją drogą, że wiele osób, które propaguje filozofię kupowania wtedy, kiedy na rynku jest źle, nagle się wycofuje, bo nie wiadomo, co będzie. No ja też nie wiem, co będzie, ale dlatego kupuję spółki większe, te, które są w tej chwili akurat tak wyszło, które myślę nie są zagrożone bankructwem, ale do analizy poszczególnych spółek jeszcze przejdziemy. Tutaj może tylko pokażę ostatnie zakupy, bo to właśnie było w tym czasie, kiedy no był ten najgorszy okres w marcu, po tych spadkach. Jak widzimy tutaj, spółkę Nełka kupiłem, kiedy właśnie ten strach był w zeszłym miesiącu chyba no największy po tych olbrzymich spadkach. Wszyscy byli zdezorientowani. Spółkę kupiłem za 372 zł 6 marca. Jak widzimy, wzrost o bodajże tutaj 30%, już do ceny 460, więc akurat na Nełce wyszło to bardzo przyzwoicie. Widzimy, tu jest zysk. Pozostałe spółki jeszcze nie nadrobiły straty, no ale czekamy. Kolejna spółka Ambra. Tutaj było już gorzej, dużo gorzej, bo po moim zakupie ta cena z tych 16 zł 45 groszy spadła do 12 zł. To był naprawdę olbrzymi spadek. Mimo że ja kupowałem już po spadkach, tutaj maksymalnie to było 20 zł, później te 16, kiedy ja kupowałem, później mniej, a teraz już dochodzimy no 16,3, więc no praktycznie jeśli chodzi o ten zakup, to akurat nieźle to wygląda i tutaj nie mam czego żałować, póki co oczywiście, bo tak jak powiedziałem, nie wiadomo, co będzie dalej. W tym momencie chciałbym jeszcze powiedzieć o nowych planach, nowych funkcjonalnościach, jakie bym chciał wprowadzić do portfela. I tak, pierwsza z nich to jedna z możliwości, którą daje aplikacja MyFund, żeby po prostu mój portfel był cały czas dostępny i będzie odnośnik, link do portfela, także pod tym filmem także. Więc w każdej chwili na bieżąco będzie można sprawdzić skład portfela i zmienność. Tutaj będzie można skorzystać z takich funkcji jak struktura portfela, gdzie spółki są jakby w kolejności w zależności od ilości, ile spółek w portfelu się znajduje. Tutaj widać, tak jak teraz, w tej chwili największa spółka w portfelu Vigo System, później PZU i one są kolejno tutaj ułożone według wielkości zajmowanej w portfelu. Kolejna rzecz, stopa zwrotu, można ją na bieżąco sprawdzić, w tej chwili 16,63 na 17 kwietnia. Tak to wygląda, więc takie funkcje są dostępne. I też kolejna fajna sprawa, porównanie do wybranego benchmarku. Także możemy tutaj sobie sami wybrać, czy to któryś z indeksów, w tej chwili ustawiony WIG. I tak to wygląda, bardzo, bardzo ciekawe funkcjonalności tej aplikacji. Link do aplikacji rejestracyjny też znajdzie się na dole, jakby ktoś był zainteresowany. Wchodząc przez ten link mamy rabat na zakup tej aplikacji, bodajże tam 20% na pierwszy rok, coś takiego.
Kolejnym pomysłem, który chciałbym wprowadzić tutaj do swoich filmów, jest coś takiego, że jak widzimy, tutaj mamy z ostatniego miesiąca, od początku marca do dnia dzisiejszego, komunikaty ze spółek. I ja tutaj już dzisiaj omówię mniej więcej te komunikaty, które się pojawiły w tym okresie, żebyśmy na bieżąco wiedzieli, co się dzieje w spółkach, które znajdują się w portfelu moje IKE. Ale tutaj bym chciał, żebyście się wypowiedzieli w komentarzach, czy jest to słuszna droga, czy tutaj byście tego raczej nie robili. No i tak może po kolei, bo chyba Ambry nie wybrałem. Jeśli chodzi o Ambrę, to Ambra wydała komunikat o podjęciu działań mających na celu zmniejszenie negatywnego wpływu zaistniałej sytuacji na działalność i wyniki grupy, przy jednoczesnym wprowadzeniu działań mających zapewnić bezpieczeństwo klientów, kontrahentów oraz pracowników grupy. Negatywny wpływ epidemii polega przede wszystkim na znacznym ograniczeniu sprzedaży w kanałach dystrybucji obejmujących dostawy do gastronomii oraz poprzez prowadzoną przez grupę sieć specjalistycznych sklepów winiarskich i alkoholi premium. Wiadomo, to są te segmenty działalności grupy Ambra, które mogą ucierpieć najbardziej. Wiadomo, gastronomia jest zamknięta, jeśli chodzi o restauracje. Także sprzedaż w tych kanałach dystrybucji odpowiada za około 15% całkowitej sprzedaży grupy. Więc tutaj możemy się spodziewać spadków w tym segmencie działalności grupy Ambra. A w pozostałych kanałach dystrybucji sprzedaż jest realizowana bez zakłóceń, z tendencją spadkową w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Także no tutaj na pewno ten spadek sprzedaży będzie miał miejsce, będzie, myślę, znaczny. Jednak jeśli chodzi o Ambrę, to też jej siłą jest bardzo kompetentny zarząd, który spółkę dobrze prowadzi, z tego spółka zresztą słynie. No i mój argument, jeśli chodzi o spółkę Ambra, który też mówiłem przy zakupie, to jest stale rosnąca od wielu lat dywidenda, więc to będzie wyznacznik. To będzie wyznacznik, jak sobie spółka poradziła. Z tego co pamiętam, oni też całości zysku nie wypłacali w postaci dywidendy, więc no czekamy jak sobie spółka z tą sytuacją poradzi. Kolejny raport, i tutaj mamy raport ze spółki Ferro, która znalazła się, którą kupiłem do swojego portfela moje IKE właśnie w tym miesiącu. No i ja już wcześniej w poprzednich filmach mówiłem, że uważam tą spółkę za bardzo ciekawą. I tutaj widzimy wzrost przychodu netto, dosyć spory, ale rzuca się w oczy przede wszystkim bardzo duży, znaczny wzrost na zysku netto. To jest dobra informacja. Także spółka Ferro, oprócz, tak jak już mówiłem wcześniej, tego, uważam ich produkty za bardzo dobre jakościowo, to wyniki uzyskują bardzo ciekawe, plus wypłacają dywidendy i na pewno, co jest bardzo ważne, fajnie się rozwijają w Europie, więc to są takie rzeczy, które mnie przekonują. No na pewno trzeba obserwować na bieżąco wpływ teraźniejszej sytuacji. Spółka wydała też komunikat na temat tego, że monitorują sytuację. Na razie dostawy z Chin surowców są niezagrożone, wszystko do spółki trafia, a spółka jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa, warta uwagi i no, stale na moim celowniku się znajduje. Następne komunikaty dotyczą spółki GPW. Jeśli chodzi o raport roczny, też tutaj nie wygląda to jakoś szczególnie. Wyniki są gorsze niż w roku ubiegłym. Jednak dla mnie ciekawsza rzecz to jest najświeższa sprawa, czyli
wniosek zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019, czyli dywidenda, na którą planują przeznaczyć 100 milionów złotych, to oznacza 2,40 zł za akcję. Jest to 84,4% zysku, 93% zysku netto. Tutaj podają, że jest to 6,6%, jednak ja bym chciał przeliczyć to na swój portfel. Tutaj mamy kwotę, za którą ja kupowałem średnia kwota, za którą kupowałem akcje giełdy papierów wartościowych, to jest 39,41. I teraz jeżeli mamy dywidendę na poziomie 2 zł i 40 groszy, podzielimy to przez moją cenę zakupu 39,41, to wychodzi, pomnożymy razy 100, żeby już była faktyczna wartość, to wychodzi niecałe 6,1%. Taki poziom dywidendy. Uważam, że na bieżącej sytuacji jest to fajny poziom, tym bardziej, że ja już tutaj z giełdy papierów wartościowych dywidendę w wysokości 75 zł otrzymałem. Tutaj jeszcze warto podkreślić, że zarząd, rekomendując wysokość dywidendy, uwzględnił istotne czynniki, o których tutaj piszą, i są to właśnie dobre wyniki finansowe, no gorsze niż w roku poprzednim, ale jednak określone przez zarząd jako dobre, i utrzymujące się na dobrym poziomie wyniki rentowności, i też jest tutaj uwzględniona strategia dywidendowa przyjęta przez spółkę, także dobra informacja z giełdy papierów wartościowych. Kolejna spółka, komunikaty ze spółki Lena, które się pojawiły. Tak samo mamy tutaj raport roczny ze spółki Lena. Jak widzimy tutaj, przychody również spadły i zysk netto także spadł. Jeśli chodzi o spółkę Lena, jednak pojawiła się rekomendacja wypłaty dywidendy i dywidenda ma wynieść 30 groszy, więc stosunkowo wysoka, i tutaj no cały zysk jest, zresztą dzisiaj świeża informacja, mamy sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019 i jak wiemy, zarząd rekomendował wypłatę dywidendy i Rada Nadzorcza tutaj się do tego wszystkiego ustosunkowała, do tego wniosku zarządu, który proponuje przeznaczyć na dywidendę cały zysk netto plus pozostałą część, to jest bodajże 6 milionów zysku plus ponad milion trzysta z kapitału zapasowego spółki, żeby właśnie wypłacić tą dywidendę 30 groszy na jedną akcję. No i tutaj nie do końca jest to w mojej ocenie dobra sytuacja, kiedy spółka wypłaca więcej niż 100% zysku. Ciężko mi tutaj jakby to ocenić pozytywnie, jednak spółka się znajduje w portfelu, zobaczymy. Oni cały czas prowadzą działania w kierunku powiększenia przychodów ze sprzedaży, próbują zdobyć nowe rynki na świecie, te przychody w Polsce też się zmniejszyły, więc tutaj trzeba obserwować. Ja już to też w poprzednim filmie mówiłem, bo dywidendy wypłacają naprawdę bardzo fajne, jeśli chodzi o poziom dywidendy procentowo do ceny akcji, jednak te ryzyka tutaj pewne są, żeby nie, obawiam się po prostu przejedzenia tych dywidend, zysków przez dywidendy. I kolejna rzecz tutaj, o czym bym chciał powiedzieć, to mamy wpływ, tak samo analizę mamy wpływu koronawirusa.
No tutaj Rada Nadzorcza też się ustosunkowała w taki sposób, że ciężko, trudno oszacować realny wpływ na sytuację finansową tego, co się obecnie dzieje. Jednak nie ma ryzyka wypłaty tej dywidendy i nie ma obaw co do funkcjonowania spółki. Także tak to zostało ocenione przez zarówno zarząd, jak i Radę Nadzorczą. Na tą chwilę tutaj według niniejszego raportu bieżąca działalność Leny nie została zakłócona. Spółka realizuje w dalszym ciągu swoje zamówienia i nie odnotowała poważnych problemów w zakresie dostaw surowców i komponentów do produkcji. W zakresie dostaw do klientów zdarzają się czasowe wyłączenia ze względu na politykę przyjętą przez poszczególne kraje i klientów. Rada Nadzorcza uznaje również przełożony wniosek zarządu co do rekomendacji w zakresie wysokości dywidendy za adekwatny do możliwości spółki, uznając, że wypłata w wysokości 30 groszy na jedną akcję nie wpłynie negatywnie na stabilność finansową i na plany spółki w 2020 roku. Taka opinia tutaj, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej. Kolejny raport finansowy PCC Rokita. No i tutaj sytuacja też nie wygląda ciekawie. Zysk, znaczny spadek, bodajże o 60% z 226 na 93. Także no, sytuacja na PCC Rokita znana, nie najlepsza. I przypatrujemy się, obserwujemy, jak ona tutaj dalej będzie nam wyglądała. Kolejna spółka to jest Vigo System i raport roczny się pojawił. Bardzo dobre wyniki, dużo lepsze poprawa wyników w stosunku do roku 2018, ale to, co jest dla mnie tutaj szczególnie pozytywne, to fakt, że w pierwszym kwartale 2020 roku spółka uzyskała rekordowe wyniki, najlepszy kwartał w historii spółki, znaczna poprawa o 8,25%, wyniki się polepszyły i co szczególnie ważne, to fakt, że nastąpiło to już po wystąpieniu koronawirusa. Spółka dostosowała się i tutaj oni już wcześniej produkowali wyposażenie medyczne, a tutaj największa sprzedaż właśnie w tym zakresie, co jest myślę też świadczy o spółce, że jest bardzo uniwersalna i świetnie sobie radzi właśnie w obliczu koronawirusa. Następne komunikaty dotyczą spółki SPUE. Tutaj mamy o tyle ciekawą sytuację, że spółka zaliczyła dosyć mocną korektę, jak tutaj widać na wykresie. Ja kupowałem ją w tym miejscu po 102 zł. Wcześniej miałem stopę zwrotu 60 ponad, albo może nie ponad 60%, dochodziła cena do 180. Natomiast ta cena dosyć mocno spadła przy okazji wszystkich tych spadków na giełdzie papierów wartościowych i w tej chwili kosztuje 129 zł. Myślę, że jest to dobry moment na ewentualne zajęcie pozycji, tym bardziej, że w kolejnym komunikacie widzimy jest informacja o nabywaniu akcji przez tutaj bodajże wiceprezesa. Tutaj jest ta informacja.
Więc ja poprzednio za te 102 zł właśnie kupowałem po takiej informacji. To był dłuższy czas, kiedy kurs był w takim trendzie bocznym. Po tej informacji o zakupie przez prezesa był wystrzał. Później po kolejne wzrosty. Ja właśnie wtedy kupowałem. No być może rozważę w kolejnych miesiącach zakup, właśnie powiększenie pozycji spółek w moim portfelu. Spółka Nełka, wykres spółki Nełka pokazywałem na początku tego nagrania. Wzrosty historyczne maksima, na których się obecnie znajduje, są skutkiem raportu rocznego i bardzo naprawdę dobrych wyników, które spółka zaprezentowała. W każdym elemencie wzrosty, więc tutaj spółka Nełka, ponadto spółka dywidendowa, o tym mówiłem, ale taki komunikat się pojawił. Dodatkowo spółka przejmuje inne podmioty, umacniając się na pozycji lidera, jeśli chodzi o hurtownię leków na rynku polskim. A teraz już przejdę do spółek, które w tym miesiącu trafiły do portfela. Czyli pierwsza z spółek to PKN Orlen. PKN Orlen, który ma rekomendował wypłatę dywidendy. Przy obecnych poziomach cenowych jest to dywidenda na poziomie 4,9%. Przy moich poziomach cenowych, kiedy ja kupowałem drożej, nie mam szczęścia, co jeśli chodzi o Orlen do momentu wejścia w pozycję. Ja kupowałem za średnią cenę 78, to przy mojej cenie to wychodzi tam niespełna 4%. Jednak co przemawia dla mnie za PKN Orlen, to cały czas fakt, że chcę w końcu posiadać, stać się uczestnikiem akcji Orlen w portfelu. Polega to na tym, że posiadając 50 akcji spółki PKN Orlen, możemy korzystać ze zniżki na paliwo, na gaz LPG. Też, także tutaj taka informacja na początku tego programu, to nie było powiedziane, więc możemy korzystać z rabatu 10 groszy na każdy litr paliwa. Paliwo Verve też i zakupy na stacji. I o tyle tu jest fajna sprawa, że ja sobie przeliczyłem, że akurat maksymalnie powinienem ten rabat rocznie wykorzystać, to jest 540 zł. Przy cenie obecnej, czyli około 61 zł, taka inwestycja w akcje spółki zwraca się po 5,5 roku. Więc jeżeli kupimy 50 akcji, korzystając z rabatu na paliwo, w ciągu 5,5 roku powinna nam się ta inwestycja w akcje zwrócić, nie licząc tutaj zwrotu z dywidend. Więc myślę, że myśląc w stylu tak Kiyosakiego, powiedzmy cashflowowo, możemy powiedzieć, że w ten sposób możemy do tego podejść. Więc ja cały czas tutaj akumuluję akcje PKN Orlen. W tej chwili mam ich 20, no jeszcze 30. Mam nadzieję, że w końcu uda mi się trafić w lepszy moment zajęcia pozycji, bo tak jak powiedziałem tutaj, no niefortunnie strasznie to póki co mi wychodzi. I teraz w tym przypadku było podobnie, bo zaraz po zakupie, następnego dnia, jak zakupiłem akcję PKN Orlen, pojawiła się informacja o podniesieniu ceny na zakup akcji spółki Energa z 7 zł na 8,35 groszy. Więc Orlen po prostu zapłaci więcej, więc to jest jego koszt i to się przełożyło negatywnie
na kurs, który dzień później spadł bodajże o 5%, więc jakby tradycji stało się zadość mojego słabego momentu zajmowania pozycji na PKN Orlen. Mam nadzieję, że te 30 akcji, które jeszcze muszę nabyć, żeby stać się uczestnikiem programu Orlen w portfelu, uda mi się kupić już w lepszych momentach. Jeśli chodzi o spółkę Ferro, to już powiedziałem, jakby uzasadniłem częściowo, dlaczego kupiłem akcję tej spółki. Tak jak powiedziałem, po prostu uważam ją za bardzo dobrą i to wynika z mojej analizy, nie będę już tego powtarzał. Pozostaje tylko jeszcze PZU i uzasadnienie, dlaczego PZU, więc może to na podstawie wykresu pięcioletniego pokażę. I tak, obecnie znajdujemy się w takiej sytuacji, gdzie akcje PZU znalazły się naprawdę bardzo tanio. Tutaj widzimy, jakie to są poziomy. W tej chwili około 30 zł kosztuje akcja PZU i tutaj dosyć dawno, w 2016 roku mieliśmy poziom minimum, tutaj takie 24 zł. Jednak te spadki, możemy powiedzieć, że wskutek kilku informacji, które w tej chwili się pojawiły, jeśli chodzi o PZU, o ile wyniki są naprawdę przyzwoite rok do roku, 2018 do 2019, to na spadek kursu miały wpływ takie informacje jak negatywna rekomendacja jednej z agencji ratingowych dotycząca PZU, i kolejna to jest rekomendacja KNF-u z kolei na temat niewypłacania dywidend przez, niezalecania wypłacania dywidend przez banki i przez PZU. I zbieg tych informacji wpłynął na takie obniżenie ceny między innymi, plus wiadomo, ten spadek poprzez sytuację z koronawirusem, tyle razy już dzisiaj powtarzanym. To wszystko się przełożyło na kurs PZU. Myślę, że w długim terminie jest kupowanie tego w tym momencie jest dobrą decyzją. Trzeba też dodać, że rekomendacja KNF-u wcale nie oznacza, że spółki się do tego zastosują. To jest tylko rekomendacja. Więc to jakby tyle na temat spółek i ta forma właśnie, o której mówiłem, że będę opowiadał o komunikatach, które się pojawiły w spółkach, nowych komunikatach. No i tutaj jeszcze raz prośba, żebyście napisali, czy w komentarzach, czy w tej formie, bo wiadomo, wpłynie to na długość nagrań. Nie mówię tylko o spółkach, które nabyłem, tylko też o aktualnych informacjach, które gdzieś tam ze spółek wypływają. Akurat tym razem było tego dużo, ze względu na to, że mamy sezon publikowania raportów rocznych i przez to tyle czasu to zajęło. Mam nadzieję, że w przyszłym miesiącu będzie już to szybciej pójdzie, ale jednak proszę o tutaj wyrażenie waszej opinii na temat, czy w tej formie to będziemy robić. Na koniec chciałbym jeszcze wszystkich zaprosić do naszej grupy facebookowej Moje IKE, gdzie bardzo dużo ciekawych treści, szczególnie ostatnie wpisy naszych moderatorów na temat osobistej strategii. Tutaj wpis Wojtka odnośnie właśnie strategii jego doboru spółek do portfela dywidendowego, które prowadzi również w ramach IKE i IGZE. Bardzo szczegółowo tutaj opisuje swoją strategię. Cała masa wartościowych rzeczy, już tylko z tych wpisów można się wiele nauczyć. Serdecznie polecam i zachęcam do przeczytania. Tutaj akurat wpisu Wojtka, ale i Piotrek, drugi z moderatorów, analiza obecnej sytuacji. Też niesamowicie ciekawy wpis dotyczący koronawirusa,
obszerny również jak poprzednie. Polecam kolejny wpis Mateusza na temat branż, które mogą sobie lepiej lub gorzej radzić podczas epidemii koronawirusa. Też ciekawy wpis. No, polecam naszą grupę. W tej chwili jest już nas tutaj 2056 członków. Dynamicznie to się zmienia, ale myślę, że to właśnie z powodu dobrych, merytorycznych treści, które na naszej grupie się pojawiają. No i cóż, dziękuję serdecznie za oglądanie mojego materiału. Proszę o subskrybowanie tego kanału, ewentualnie kciuk, jeżeli film się podobał. No i to tyle. Żegnam. Cześć. Treści przedstawione w powyższej publikacji są moimi prywatnymi opiniami, nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych. Pamiętajmy, że każdy bierze sam odpowiedzialność za decyzje, które podejmuje, inwestując swoje pieniądze. Pozdrawiam.